17 czerwca 2019 roku bełchatowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej pojechali na jedną z posesji pod Bełchatowem. Ustalili, że na terenie wynajętej posiadłości prowadzona jest indyjskich. Pod wytypowanym adresem policjantom drzwi otworzyła 26-letnia kobieta, która wyraźnie była zaskoczona policyjną wizytą. Policjanci dokładnie przeszukali wszystkie pomieszczenia. Na strychu domu jednorodzinnego policjanci odnaleźli specjalnie przygotowane miejsce do prowadzenia uprawy pierwszego stadium tych roślin. Policjanci zabezpieczyli całą aparaturę do prowadzenia uprawy. W lodówce policjanci odnaleźli młynek do kruszenia marihuany z niewielką ilością suszu tego narkotyku. Uprawę konopi indyjskich kryminalni znaleźli na dachu budynku gospodarczego. Zatrzymali 346 roślin, różne doniczki, rozsadniki, nawozy. 26-letnia mieszkanka województwa świętokrzyskiego usłyszała prokuratorskie zarzuty, została objęta policyjnym dozorem. Kryminalni ustalili, że w ten przestępczy proceder zamieszany może być również partner tej kobiety. Niewykluczone, że wkrótce i on usłyszy zarzuty. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.